Jest niedziela, więc przyszedł czas na serię niedzielną, cotygodniową oczywiście Okiem Gracza. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Libere V80. Moi drodzy, zmieniamy troszeczkę ilość artykułów prezentowanych w danym odcinku. Od dzisiaj będzie tych artykułów 3, a nie 5, jak to zwykle bywało. Moi drodzy, wolę dać 3 artykuły, ale takie naprawdę ciekawe, niż rozdrabniać się powiedzmy na 5 artykułów, z czego faktycznie załóżmy tylko 3 będą w miarę interesujące. Także przechodzimy tym samym do pierwszego artykułu. Oczywiście Far Cry 5 zwiastun sugeruje największą swobodę w serii. Ja tutaj nie będę się wymądrzał na temat tejże gry, ponieważ w żadną część nie grałem. Natomiast Far Cry 5 na pewno jest pozycją, która niektórych z Was pewnie zainteresuje. Mamy zwiastun. Oczywiście tutaj autor artykułu pisze, że Far Cry 5 nie eksperymentuje z rewolucyjnymi rozwiązaniami i stawia na sprawdzoną ewolucję serii. Swoboda rozgrywki robi wrażenie. Far Cry 5 w przyszłym miesiącu, moi drodzy, 27 marca Europa, świat i Polska ma premierę Far Cry 5 Ubisoft, wersja polska, polskie napisy, także w takiej formie będzie ta rozgrywka. To, co nas czeka w Far Cry 5, robi spore wrażenie. Gra nie zamierza nas ograniczać i zawsze zaoferuje cały wachlarz sposobów na ukończenie zadania. Lubimy rozwałkę, wespnijmy się na dach, ostrzeliwując wszystkich z granatnika. Także tutaj będzie swobodna rozgrywka. Wolimy cichą eliminację, taktyczne rozstawienie z karabinem snajperskim pozwoli nam wyeliminować okolicznych wrogów, a pozostali zginą od strzału z kuszy lub z noża. Także przypominam oczywiście, że wszystkie linki macie w opisie. Moi drodzy, przechodzimy do drugiego artykułu. Myślę, że artykuł zainteresuje niektórych z Was, ponieważ Sony sprawdza, czy gracze chcą zmieniać swoje PSN ID. Wiele lat temu założyliście konto w PlayStation Network, a teraz głupio Wam grać z nickiem Buziaczek 12, czy tutaj w cudzysłowie oczywiście niecenzuralne słowo, możecie je sobie przeczytać w artykule. Po latach próśb Sony w końcu rozważa oddanie nam możliwości zmiany. Jak to wygląda tutaj, jak to wygląda na przykład u konkurencji w Microsoftie? No, autor nadmienia, że Microsoft pozwala na coś takiego w Xbox Live, chociaż wiąże się to z małą opłatą. No, powiem Wam szczerze, że japoński gigant do tej pory usprawiedliwiał się, że wprowadzi to zamęt, a osoby uprzykrzające życie innym w rozgrywkach online będą mogły bezkarnie wracać do rozrabiania pod inną nazwą. Niezależnie od tego, co było prawdziwym powodem, wygląda na to, że niedługo dostaniemy taką możliwość. Ponieważ przesiadając się na konsolę Sony, musimy najpierw stworzyć konto PSN. Na początku swojej przygody możecie podejść do tego nierozważnie, wybierając jakąkolwiek niezajętą nazwę, jak Daniel1234 czy Mati.pl. Nie ma w tym nic złego oczywiście z takimi nickami, ale po latach możecie zapragnąć zmienić swoje PSN ID. Takiej opcji na razie nie ma i pozostaje tylko stworzyć nowe konto, a to oznacza oczywiście utratę zakupionych gier, subskrypcji PlayStation Plus i zdobytych trofeów. Także tutaj wydaje mi się jest troszeczkę stąpanie po cienkiej linie. Ktoś na tym zyska, myślę, ktoś na tym straci. Oczywiście możecie sobie artykuł doczytać z linku w opisie.
Trzeci i zarazem ostatni artykuł w dzisiejszym materiale. Rokat Khan Aimo. Nowe słuchawki dla graczy. No, powiem wam szczerze, że słuchawki, jak tutaj zapewne sobie poczytać, robią wrażenie. No, firma Rokat, znana, renomowana firma na rynku pecetowym. Tym razem połączono wysokiej jakości dźwięk przestrzenny 7.1 z diodami RGB oraz wysokim według producenta komfortem użytkowania. No i mamy, moi drodzy, tutaj taki, że tak powiem, oficjal trailer na odnośnie tych słuchawek. Mamy ich parametry, przetworniki, mikrofon, karta dźwiękowa. Pojawia się w sklepach oczywiście ten produkt w cenie $120, co daje nam mniej więcej 499 zł. No, jeżeli macie w najbliższej perspektywie zakup słuchawek, to myślę, że można pochylić się właśnie nad tą propozycją. Także, moi drodzy, to by było na tyle. Ja dziękuję za oglądanie. Było mi bardzo miło oczywiście. Zapraszam na inne moje playlisty, inne moje filmy. Trzymajcie się. Cześć!